Dzień ósmy, nowenny do Bożego Miłosierdzia. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego. Niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane. Odpłacają się mojej sprawiedliwości. W Twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie. O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużny ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości. Jezus dzisiaj prosi nas, abyśmy sprowadzili Mu duszę w czyśćcu cierpiące. Często zapominamy już dziś o tej rzeczywistości i coraz mniej mówi się o odpustach zupełnych, o odpustach, które możemy ofiarować za siebie, bądź też za naszych bliskich. Jezus Chrystus, mówiąc siostrze Faustynie o Bożym miłosierdziu, powiedział, że posyłam Cię z moim miłosierdziem, póki jest jeszcze czas miłosierdzia, bo ten czas miłosierdzia się skończy i pozostanie tylko sąd. Kiedyś Jezus na górze, kiedy nauczał lud, mówił takie słowa. Pokłóć się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze. By cię przeciwnik nie poddał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Czyściec jest swego rodzaju więzieniem, jest karą doczesną, czyli która się kończy. Ale jest to miejsce, w którym dusza odpłaca się Bożej sprawiedliwości. Bo jeżeli człowiek tutaj na ziemi nie czyni miłosierdzia, człowiek nie korzysta z Bożego miłosierdzia, nie korzysta z tych łask, które daje Kościół przez sakramenty pokuty i pojednania, przez sakramenty święte, wtedy musi wypłacić się Bożej sprawiedliwości. Wtedy pozostanie tylko sąd. Już nie będzie miłosierdzia, które możemy tutaj na ziemi uzyskać, odpustów, które możemy tutaj darowania win i kar, które możemy na przykład uzyskać w najbliższą niedzielę, ale pozostanie tylko sąd. Kiedy człowiek się będzie musiał wypłacić, dusze będą się musiały wypłacić przez męki czyśćcowe, które Jezus tutaj porównuje z ogniem, z upaleniem. Nazywa te dusze, że są upalone, cierpiące. I mówi, o gdybyś znała ich męki. Jezus chce przez to powiedzieć, że nie sposób sobie wyobrazić, jak cierpią te dusze. I gdybyś znała, jak one cierpią, to byś odpłacała się, to byś ofiarowała za nie wszystkie odpusty, wszelkie męki. O gdybyś znała ich mękę ustawicznie, byś ofiarowała za nie jałmużny ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości. I mówi, bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie. I widzicie, możemy sobie zrobić rachunek sumienia. Ja też, jak korzystam właśnie z tych możliwości, które daje nam Kościół w postaci odpustów. Odpust tak praktycznie możemy zyskać w każdy dzień. Jeżeli człowiek chodzi do Kościoła codziennie i regularnie przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania, to wystarczy na przykład półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu albo odmówienie różańca świętego wspólnie z kimś innym. I są to już warunki, które mogą nam umożliwić uzyskanie odpustu zupełnego za siebie czy też za duszę w czyśćcu cierpiące. Niestety rzadko korzystamy z tej możliwości tych odpustów całkowitych, czyli które jakby uwalniają z całej kary czyśćcowej bądź z tych cząstkowych, które jakby skracają tę mękę czyśćcową, ale tak czy inaczej warto. Warto myśleć o duszach czyśćcowych, bo one są, to są nasi bracia, to są nasze siostry. Oni sobie już pomóc nie mogą, ale my możemy im pomóc.
Siostra Faustyna często miała sny, miała widzenia dusz, które w czyśćcu cierpią. Widziała na przykład siostry zakonne, które po śmierci prosiły ją o modlitwę, o post, o różne wyrzeczenia, żeby mogły przejść do nieba, żeby mogły być wybawione z tych mąk czyśćcowych. Dzisiaj też Jezus mówi o tej, że mówi o krwi, która ich ochładza, o tym, że z jego serca wypływają strumienie krwi i wody. Niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Tutaj na tym obrazie Jezusa Miłosiernego widzimy wypływające strumienie światła, ale są to strumienie miłosierdzia, są to strumienie krwi i wody, które obmywają duszę z ich win, skar. I ten, to jest strumień Bożego Miłosierdzia, kiedy też często się mówi, że siostra Faustyna potem, kiedy się modli, mówi, żeby Ojciec Niebieski spojrzał przez rany serca Jezusowego. Żeby spojrzał na tę duszę przez rany serca Jezusowego. Żeby się, patrząc na cierpienia, które Jezus podjął za tę duszę, żeby się ulitował i skrócił im mękę czyśćcową. Strumienie krwi i wody będą spływać w tę niedzielę. Spływają w każdej Eucharystii. Spływają na dusze, które tego wyciągają ręce po to. Dlatego przychodzimy do tego źródła Bożego Miłosierdzia. I dziś jesteśmy wezwani do tego, żeby ofiarować odpusty. Odpusty za zmarłych. Warto by też przypomnieć sobie ideę odpustów i jak te odpusty odprawiać, ale to nie na dzisiaj czas. Tak czy inaczej, proszę Was o to, abyśmy się zawsze modlili za dusze w czyśćcu cierpiące. Te dusze są naszymi przyjaciółmi, mogą nam bardzo wiele pomóc. I kto ma nabożeństwo dusz czyśćcowych, ten też wie, jak one są wdzięczne za modlitwę za nie. Na przykład jest taki zwyczaj, że jeżeli ktoś ma problemy ze wstawaniem, a wie, że musi wstać na jakąś określoną godzinę, to wystarczy tylko poprosić dusze czyśćcowe, żeby go obudziły. I dusze czyśćcowe budzą dokładnie w tym czasie, kiedy trzeba. Dlatego zachęcam Was i siebie też do tego, abyśmy jeszcze raz odnowili sobie, korzystali ze skarbca Kościoła. W Kościele jest skarbów wiele, tych duchowych łask, które Kościół, które Jezus Chrystus przez Kościół zsyła nam. I my często po prostu nie bierzemy z tego skarbca. I to jest, czasami jesteśmy tak jakby przy miejsce, przy miejscu, gdzie jest tyle dobra, tyle łask, a my po prostu głodujemy, a my po prostu nie korzystamy z tego, co nam Kościół daje, często przez zwyczajną niewiedzę, często przez ignorancję, często przez taką naszą lekkoduszność. Proszę Was dzisiaj o to, abyśmy pomodlili się i zanurzyli w sercu Jezusa, w Jego strumieniach, Jego miłosierdzia, te dusze w czyśćcu cierpiące. Bo kto wie, może też i nam będzie potrzeba tego, żeby i ktoś za nas się pomodlił. Dlatego też ważne, żebyśmy uczyli modlić się za zmarłych nasze dzieci i wnuki. I opowiadali im o tym, i mówili im o tym, bo kiedyś to właśnie my będziemy liczyli na ich pomoc. My odejdziemy, a oni zostaną i będą nam mogli jeszcze pomagać, jeżeli będą to wiedzieli, że będą to praktykować, będą tego nauczeni. Nie rezygnujmy z tej wielkiego skarbu, wielkiej łaski, którą Pan Bóg nam daje. Łaski odpustów. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.